Na Uniwersytecie Zielonogórskim skończyłam studia dwustopniowe na kierunku zarządzanie, licencjat i magisterkę ze specjalnością menedżer personalny, ale moja przygoda z Uniwersytetem Zielonogórskim jeszcze nie dobiegła końca, ponieważ obecnie studiuję podyplomowo kierunek prawo zatrudnienia i psychologia pracy na Wydziale Prawa i Administracji. Przede wszystkim to, że zdecydowałam się na zarządzanie, wynika trochę z mojego niezdecydowania. Byłam w liceum na profilu prawniczym i gdzieś tam się przewijało w mojej głowie to prawo, ale nie byłam tego pewna i stwierdziłam, że jeżeli nie jestem po profilu prawniczym 100% pewna tego, że chcę pracować w tej dziedzinie, to jednak muszę dla siebie szukać czegoś innego. Przeglądałam różne kierunki studiów, opisy tych kierunków studiów i trafiłam właśnie na zarządzanie. To chyba jedna z najbardziej interdyscyplinarnych takich dziedzin. Łączy w sobie i finanse, i ekonomię, i zarządzanie zasobami ludzkimi, jakieś elementy logistyczne i tym podobne rzeczy, więc stwierdziłam, że to jest coś dla mnie i że może tam znajdę jakiś skrawek, który najbardziej mnie zainteresuje i w którym będę chciała iść dalej i się rozwijać. Pracuję na stanowisku specjalisty do spraw rekrutacji w dziale HR. Moje obowiązki to przede wszystkim kompleksowe prowadzenie projektów rekrutacyjnych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na danego pracownika po tak naprawdę podpisanie umowy, zebranie wszystkich dokumentów kadrowych, przekazanie ich do kadry. Więc to jest oczywiście zapoznanie się z tym zapotrzebowaniem, stworzenie ogłoszenia, dodanie na portale pracy i na jakieś media społecznościowe, później analiza napływających CV, selekcja tych CV, wstępny kontakt z kandydatami, telefoniczny, zaproszenie na rozmowy, uczestniczenie, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, rekomendowanie kandydatów, no i później już sprawy związane z zatrudnieniem, czyli składanie ofert z naszej strony, podpisywanie umowy, zbieranie dokumentów kadrowych i tak to w dużym telegraficznym skrócie. Gdzieś to się pojawiło w mojej głowie, w sumie wcześniej nawet, bo na studiach licencjackich już. Jak mówiłam, zarządzanie interdyscyplinarna dziedzina i gdzieś się pojawiły przedmioty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. I gdzieś mi się zapaliło światełko, że to faktycznie może być to. Myślę, że to był mniej więcej drugi rok studiów licencjackich. I już pracę licencjacką pisałam właśnie na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych. Robiłam to na przykładzie Biblioteki Miejskiej w Nowej Soli. No i później poszłam na studia magisterskie. Wybrałam właśnie specjalność związaną już z moją profesją, czyli menadżera personalnego. W międzyczasie znalazłam pracę na stanowisku asystentki do spraw rekrutacji. Po 3 miesiącach w agencji zatrudnienia, bo to była akurat agencja tak bardziej pośrednicząca w zatrudnieniu, zostałam specjalistą do spraw rekrutacji, młodszym, później starszym i prowadziłam już samodzielnie projekty rekrutacyjne. Kończąc studia magisterskie, chciałam ponownie zmienić kierunek, bo do tej pory pracowałam w tak zwanym HR-ze zewnętrznym, a chciałam się dostać do jakiejś jednej firmy, do struktur wewnętrznych i skupić się właśnie na tej jednej firmie, tam na zasobach ludzkich i gdzieś planować takie optymalne zatrudnienie pracowników. No i się udało. Jest to firma z branży e-commerce. Zajmujemy się sprzedażą internetową. Mamy bardzo szeroką gamę produktów. Tak w skrócie mówiąc, są to produkty do domu i ogrodu. Mamy 3 zakłady produkcyjne, sami produkujemy sztuczne choinki, elementy stalowe, metalowe do mebli przede wszystkim. Oraz mamy też stolarnię i tam produkujemy blaty do stołów, półki, też jakieś elementy ozdobne. Wiesz co, to zależy od działu, bo jesteśmy firmą z branży e-commerce i to jest kolejna interdyscyplinarna dziedzina zrzeszająca różne gałęzie. Jeżeli chodzi o HR, no to ja jestem po zarządzaniu, moja koleżanka jest po ekonomii, więc tak to wygląda. Oczywiście absolwenci studiów IT po informatyce jak najbardziej, ale też po jakimś marketingu, bardzo dużo inwestujemy w nasz brand, nasz marketing. Więc jak najbardziej po marketingu, po dziennikarstwie, copywriterów zatrudniamy, więc jak najbardziej.
I przede wszystkim może studia swoją drogą, ale to, żeby ta osoba miała takie cechy, przede wszystkim taka kreatywność, pomysłowość, żeby pochodziła z własną inicjatywą, bo to jest naprawdę doceniane u nas w firmie i na takich osobach przede wszystkim nam zależy i taki mamy cel, żeby wszystkie kreatywne osoby z Zielonej Góry pracowały właśnie w JKB Group. Przede wszystkim się nie stresować. Wiem, że to zabrzmi banalnie i tak jak, nie wiem, z maturzystą przed maturą się mówi, żeby się nie stresowali, to nic nie daje, ale naprawdę ja zawsze rozmowy rekrutacyjne staram się poprowadzić w formie rozmowy. Żeby nie była to przepytywanka, że ja rekruter wyżej i kandydat niżej i ja go przepytuję, tylko ja też czasami opowiadam nawet coś o sobie na tej rozmowie rekrutacyjnej, żeby więcej swobody poczuł ten kandydat, to naprawdę działa. Nie stresować się, ale też oczywiście gdzieś tam poczytać o firmie, bo ja zazwyczaj pytam, czy ktoś był na naszej stronie internetowej, czy może w związku z tym, co tam widział, pojawiły się jakieś pytania o naszą firmę i w ogóle nie wiem, jak odnajduje się dana osoba w branży e-commerce. To warto sobie to poczytać, bo gdzieś na naszym blogu są takie fajne wskazówki, jak odpowiadać na takie pytania, czy właśnie my też gdzieś staramy się te tipy rekrutacyjne dawać. Warto się skupić na profilu zawodowym, na CV, żeby ono było skonstruowane dokładnie pod stanowisko, które Cię interesuje, żebyś zaznaczyła swoje obecne doświadczenia zawodowe związane właśnie z tym stanowiskiem, na które aplikujesz. Też ja nie jestem zwolennikiem CV na jednej stronie, gdzie w tych wszystkich poradnikach jest, żeby pisać. Jeżeli ono wyjdzie na drugą stronę, tragedia się nie stanie i ważne, żeby było czytelne, schludne, przejrzyste. Ta klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, żeby była aktualna, zgodna z RODO. No i żeby była tam nazwa firmy JKB Group, a nie jakiejś innej. Myślę, że przede wszystkim wierzyć w siebie, w swoje umiejętności i znaleźć jakąś jedną profesję, która najbardziej nas interesuje. Myślę, że każdy wybierając gdzieś kierunek studiów, no kieruje się, nie wiem, swoimi zainteresowaniami lub czymś, co go zaciekawiło. Więc znaleźć sobie jakiś obszar zainteresowania i w tym kierunku podążać, jakoś dokształcać się, czytać książki, artykuły i najlepiej poszukać pracy gdzieś w tym kierunku, który nas interesuje i nie zrażać się, że to nie będzie staż czy praktyki. Praktyki są często bezpłatne, ale to są zawsze jakieś nowe doświadczenia. Więc jak najwięcej praktyki też bym radziła, bo teoria to jedno, ale zawsze dobrze teorię podeprzeć też praktyką. I myślę, że to rady, nie wiem czy to są trzy rady, ale przestałam liczyć w trakcie jak to mówiłam.